Witam wszystkich serdecznie z miejscowości Danków. W dniu dzisiejszym, to jest 1 września 2024, wydarzenie to, które w tej chwili mamy okazję zobaczyć, z którego robię materiał i transmisję na żywo. Jest to wydarzenie dwudniowe nad Lizwartą, które zorganizowała pani wójt Bożena Wieloch. Oczywiście, tak jak pani wójt powiedziała, przede wszystkim zapraszam was wszystkich serdecznie do osobistego uczestnictwa, bo obejrzeć sobie materiał będziecie mogli jutro, pojutrze. Będziecie mieli dużo czasu, a tutaj bezwzględnie zapraszam was na to wydarzenie. Wydarzenie to nad Lizwartą jest też związane z dożynkami. Także to jest dwa w jednym. Wczoraj było moc atrakcji. Były walki na miecze, były wystrzały z armaty i innych urządzeń. Natomiast dzisiaj będą inne atrakcje. Oczywiście wczoraj jeszcze była Markowska występowała. Także dzisiaj będzie jeszcze lepiej jak wczoraj. Jak widzicie, w tej chwili korowód dożynkowy spod urzędu gminy Lipie idzie, zmierza w naszym kierunku. Starałem się stanąć tak w miarę, żeby jak najdalej ich objąć, więc na tak zwanym zbliżeniu razy 10, to jest odcinek 500 metrów, udało się ładnie to ująć. Oczywiście zawsze będą takie sytuacje, że ktoś wchodzi mi w kadr. Okej, stoimy? Tak, spoko. Na czele, jak widać, jedzie wóz zabezpieczenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Domniemam, że tutaj z Lipia bądź z Dankowa. Potem idzie poczet strażaków niosąc wizerunek Matki Boskiej. Oczywiście jeszcze tam za tym wozem strażackim i jedzie zabezpieczenie w postaci wozu policyjnego z Państwowej z Kłobucka, Komendy Powiatowej w Kłobucku. Z Lipia, wóz strażacki z Lipia. Dobrze tak wie. Witam cię, Grzegorz. Cześć.
dobry. Dobry. Dzień dobry, witam, witam. Dobry. Tak jest, bezwzględnie. Na jarmark z dożynkami połączone. Dobry. Dobry. Dzień dobry. Dobry. Nie wiem, czy się wszystkie odliczyły. Nie widzę wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, witam piękne panie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednej brakuje. Thank you.
Wszyscy pochowani w cieniu, bo niestety słoneczko. Słoneczko, kurczę, grzeje. Się też grzeje mi to tak całkiem nieźle. Ale musiałem szybciej nogami przebierać niż oni szli. Więc ja to miałem powód, żeby się zgrzać. Ale ogólnie jest, delikatnie mówiąc, ciepło. Nawet śmiem twierdzić, bardzo gorąco. Dzień dobry, witam panią wójt. Można wiele. Witam wszystkich przedstawicieli Urzędu Gminy. Gminy Lipie. I za moment rozpocznie się polowa msza święta. W intencji dożynkowych. Kapłański, ludu królewski, z
uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz bracie. Tyś nas przyszedł zbawić, ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży. Śpiewaj swemu Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Rozpoczynamy mszę świętą, w czasie której społeczność ziemi lipskiej pragnie podziękować Bogu za plony ziemi, zebrane w tym roku przez naszych rolników i ogrodników. Nieodłącznym symbolem tego święta są wieńce dożynkowe, uroczyście wprowadzone i złożone przed ołtarzem. Kochani, bardzo serdecznie witamy Was u stóp Matki Bożej Dankowskiej na tym święcie, które nazywamy dożynkami. Święto plonów to podziękowanie Panu Bogu za to, że mamy chleb, że Bóg zabezpiecza nam potrzeby codziennego życia, ale to przede wszystkim również podziękowanie za trud tych, którzy ten chleb wydobywają, którzy trudzą się nad tym, aby tego chleba nie zabrakło. Nie tylko do tego, abyśmy żyli, ale również do tego, abyśmy mogli karmić się, bo ten chleb przemieniony na ołtarzu staje się boskim pokarmem. I dlatego dzisiaj chcemy razem jako wspólnota gminy Lipie i parafii Danków podziękować Panu Bogu i ludziom. Moi drodzy, tak się składa, że ta nasza dzisiejsza uroczystość wypadła 1 września i dla wszystkich chyba, nie tylko dla starszych, ale i do tych najmłodszych, ta data kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. 85 lat temu właśnie tutaj, na ziemię bieluńską, spadły pierwsze bomby na niewinną ludzkość. I dlatego dzisiaj chcemy powierzyć Panu Bogu intencję pokoju na całym świecie, ale również i dla naszej ojczyzny, a dla tych, których ta wojna barbarzyńska pochłonęła, prosić o zamieszkanie w Ojczyźnie Niebieskiej. Te intencje składamy Panu Bogu na ołtarzu i prosimy Go o przebaczenie grzechów, aby była ta modlitwa miła. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. On jest miły. Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy,
Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie czynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć gokolwiek wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Oto Słowo Boże. Świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Oto Słowo Boże.
z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezu. Drodzy bracia i siostry, można powiedzieć, że po trudzie żniw mamy dzisiaj święto plonów. Dzień dożynek gminno-parafialnych. Słowo dożynki ma wiele znaczeń w staropolskim języku. Nie znaczy ono tylko, że to jest koniec żniw, a więc to dożynanie, ale jednym z tych określeń staropolskich to było, że to po prostu wieniec albo korona. I tak często mówimy, że będą za chwilę poświęcone wieńce albo korony żniwne. Tym mianem nazywano także obrzędową zabawę wiejską, urządzaną na dworach na zakończenie żniw, podczas których ofiarowywano właśnie taką koronę, taki wieniec, upleciony najczęściej z pszenicy, żyta, ozdobiony kwiatami, owocami, wstążkami właścicielowi. Obdarowywano również plebana, czy rządców lub ekonomów majątków. Moi drodzy, pozwólcie, że przytoczę na początek tego naszego dzisiejszego rozważania słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział już bardzo dawno, ale są dalej aktualne i myślę, że też odzwierciedlają sytuację, w której się dzisiaj tutaj znajdujemy. Nawiązujemy dziś wierni tradycjom naszych praojców, do dawnego polskiego zwyczaju, który obok walorów folklorystycznych ma przede wszystkim charakter religijny. Stąd nasza obecność na mszy świętej, podczas której będziemy dziękować Panu Bogu za żniwa, za tegoroczne plony, za chleb, a rolnikom za ich trud. Jakże wielka jest tajemnica i wymowa chleba. Moi drodzy, właśnie ten chleb, który pewnie tutaj też jest przyniesiony, ma wielką wymowę. I możemy mówić przede wszystkim jakby w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to właśnie wymiar doczesności, że to jest ten pokarm, który potrzebujemy, aby po prostu żyć. Człowiek oczywiście nie tylko żywi się chlebem, ale kiedy mówimy w naszej modlitwie: Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Panie Boże, zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki Tobie możemy mieć zapewniony byt. Możemy używać tej ziemi. Ale moi drodzy, drugi wymiar tego chleba to wymiar
nadprzyrodzony, że ten chleb, który za chwilę przyniesiecie do ołtarza i wino staną się ciałem i krwią Pana Jezusa. Moi drodzy, po modlitwie powszechnej, kiedy rozpocznie się druga część liturgii, liturgia eucharystyczna, wówczas ja, czy ksiądz Maciej, czy inny ksiądz, kiedy odprawia msze święte, najpierw podnosi patenę z chlebem i wypowiada po cichu słowa, których może nigdy nie słyszeliście, choć uczestniczycie we mszach świętych. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Podkreśla tu kapłan właśnie ten wymiar doczesności. Ale potem mówi, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I na słowa konsekracji chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, nasz poeta Władysław Syrokomla napisał takie słowa właśnie o chlebie. Chleb, wielkie słowo w niebie i na ziemi. W nim Bóg sam siebie między ludzi dzieli. Przed chlebem życia truchleją anieli. Człowiek go pożywa usty pobożnymi, a w ziemskim chlebie jest pokarm i siła. W chlebie Bóg życie doczesne przesyła. Zbawienie ciału, zbawienie duchowi. Lecz biada temu, kto chleb zbawienia świętokradzko spożył. Pokarmem życia na duszy otruty, pod stopy swymi sam przepaść otworzył. A więc, moi drodzy, dzisiaj nie tylko zatrzymujemy się na tym doczesnym wymiarze chleba, ale również i na tym wymiarze nadprzyrodzonym. Moi drodzy, kto spożywa chleb eucharystyczny, spożywa samego Boga. Przyjmowanie Komunii Świętej jest wyrazem miłości do Boga. To nie tylko jakiś obrzęd, no bo tak wypada, tak mnie nauczono. Ale moi drodzy, właśnie mamy pamiętać o tym najważniejszym i dlatego ze czcią przyjmujemy Eucharystię tu w naszym kościele naklęcząco do ust, bo wyrażamy w ten sposób nie tylko wiarę, ale wyrażamy naszą miłość do Boga. I moi drodzy, chciałbym się znowu posłużyć myślą innego wielkiego myśliciela, świętego brata Alberta, który napisał prościutko: kto nie kocha Boga, nie umie kochać ani swego bliźniego, ani swej rodziny, ani ojczyzny, ani ludzkości. Egoizm indywidualny tworzy egoizm rodziny, egoizm podkopuje miłość ojczyzny, egoizm narodowy żywi się nienawiścią do innych narodów. Miłość jest, albo jej nie ma. Albo czerpie się miłość od Boga, albo czerpie się z wysłego źródła. Moi drodzy, tak wiele zależy od nas, ludzi, jak będziemy żyć. I tak jak to mówi się i wyraża się życzenie, żeby ten chleb był dzielony sprawiedliwie. Ale moi drodzy, niestety wiemy, że ludzkość jest podzielona bardzo mocno. Tak jakby Pan Bóg jednych uprzywilejował i pozwolił im czerpać z tych dóbr ziemskich,
pełnymi garściami nawet marnotrawić, a innych pozbawić tego. Nawet tych najbardziej potrzebnych potrzeb, jakie każdy człowiek posiada. Moi drodzy, wiemy, ile ludzi umiera, zwłaszcza dzieci, właśnie z braku pokarmu, z braku chleba. A z drugiej strony widzimy i znamy, jak ten chleb jest marnowany w olbrzymich ilościach. Niewyobrażalnych, można powiedzieć. Wszystko robi się dla tak zwanego interesu. I Bóg na to, kochani, nie godzi się. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj u stóp Matki Bożej Dankowskiej, która od wieku opiekuje się nie tylko tą parafią, ale również wszystkimi tymi, którzy tutaj mieszkają. Mówimy o niej Pani Dankowska, Matka Boża Różańcowa, bo też tak jest tytułowana. I chcemy właśnie przez nią prosić Pana Boga, aby przede wszystkim w naszej ojczyźnie panowała sprawiedliwość. Żeby ten chleb był dzielony sprawiedliwie. Żeby umilkły wreszcie właśnie te spory, żeby umilkły wreszcie te wzajemne podjudzania, oskarżenia, przeklinania i tak dalej. Bo przecież jesteśmy jednym narodem, który wyrósł właśnie, czy się komuś to podoba, czy się nie podoba, na chrześcijaństwie. Dzisiaj, moi drodzy, czytany był list Episkopatu na temat wychowania chrześcijańskiego i biskupi polscy apelują, żeby nie walczyć z religią, żeby nie walczyć z katechezą. Wiecie, że dzisiaj jest ten zakus, żeby tą religię, którą przywrócono w 1990 roku do szkół, nikomu nie przeszkadzała, dzisiaj ją po prostu usunąć. Moi drodzy, nie czarujmy się. Po prostu idzie się w otwartą walkę z Kościołem i z wiarą. Odciągnąć dzieci, młodzież od Kościoła. Odciągnąć dzieci, młodzież od Boga, od wiary. To wtedy będzie można nimi robić, co się będzie chciało. Będzie przybywało, z całym szacunkiem, psychologów, psychiatrów, ale już dzisiaj możemy to stwierdzić z całą odpowiedzialnością i w naszej parafii. Przybywa dzieci z wielką depresją, dzieci zalęknionych, dzieci, które po prostu nie potrafią się chwilę skupić, bo są wyprane właśnie z tych wartości duchowych. I tu, moi drodzy, wrócę jeszcze właśnie do rolnika. Moi drodzy, oczywiście, że zmieniły się czasy, zmieniło się stanowisko rolników. Inaczej dzisiaj uprawiamy tą rolę. Może wśród nas znajdą się jednostki, które mają kawałek pola, czy może troszkę więcej. Takie, no, czasy normalnie. Ale, moi drodzy, właśnie ten rolnik to też taki symbol, można powiedzieć, takiej wielkiej miłości i symbol wiary. Rolnik uprawia rolę. Rolnik chodzi po ziemi, ale patrzy w niebo. Jakby się pytał: Panie Boże, czy to zasiane zboże
ziarno wzejdzie, czy ono nie zostanie zniszczone, czy nie zniszczy je susza, może powódź, może gradobicie, może mróz. Rolnik od samego początku miał tę świadomość, że jest współpracownikiem Pana Boga. I moi drodzy, myślę, że tak zostanie. Choć mówię, zmieniają się czasy, zmieniają się układy. I rolnicy na to się godzą, ale nie godzą się na to, żeby jakimiś ustawami, które zmieniają się nieustannie, nabijano ich, przepraszam, przysłowiową butelkę. Nie chcą być oszukiwani. Rolnik chce pracować. Mówię to, jak wiecie, bo też pochodzę ze wsi i mam rodzinę, która prowadzi gospodarstwo. Raz się to opłaca, raz się to nie opłaca. Moi drodzy, taki przypadek właśnie chciałbym przytoczyć. Młody gospodarz z płaczem zaorywał ponad 20 hektarów rzepaku, bo po prostu skalkulował, że mu się to nie opłaci, bo wyszły jakieś nowe przepisy. Ręce opadają. Kochani, pewnie, że to nasze tutaj zgromadzenie nie ma wpływu na bieg czy to Unii Europejskiej, czy nawet naszej gospodarki narodowej. Ale kochani, może właśnie ta nasza cicha modlitwa, może właśnie ten bochen chleba, może właśnie ta korona, którą dzisiaj przynieśliście, tak misternie wyplecione, spodobają się Panu Bogu. Że właśnie Maryja też powie, tak jak w Kanie Galilejskiej, do swojego syna: synu, brakuje im siły. Temu narodowi tak umiłowanemu przeze mnie, przez ciebie, brakuje wiary. Niech Chrystus powie to, co powiedział w Kanie: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Kochani, starajmy się. Mimo tych zmienności, mimo tych różnych sytuacji, jednak trwać przy Bogu, trwać przy Chrystusie i trwać przy tej pięknej tradycji, choćby właśnie jak ta dożynek. Moi drodzy, jesteśmy cząstką Kościoła, a Kościół zawsze pamięta o rolnikach. Od samego początku, zobaczcie, jak tylko przyjdzie wiosna, idziemy do Kościoła z palmami, idziemy do Kościoła, aby przynieść wianki. Na zielną przynosimy również zboże. Dzisiaj przynosimy właśnie te wieńce i chleb. A za tydzień przyniesiemy zboże, bo przecież za tydzień dokładnie święto Narodzenia Matki Bożej, zwane u nas świętem Matki Bożej Siewnej. I jeszcze jedno. Chleb ma jeszcze ten wymiar miłości. Najpiękniejszym chyba zwyczajem naszym polskim jest, że łamiemy się Wigilię opłatkiem jako wyraz naszej życzliwości, dobroci i właśnie szacunku dla naszych najbliższych. I moi drodzy, też cieszę się, że potrafimy też dzielić się tym chlebem, można powiedzieć. Kochani, miniony poniedziałek byłem na pogrzebie w Jaworznie Dawida Julian Pola, o którym słyszeliście na pewno. Przewodniczyłem tej mszy świętej, a ksiądz proboszcz mówił kazanie. Tak sobie pomyślałem w duchu: co ty powiesz? Kazanie było krótkie, ale bardzo zgrabne, zwięzłe. I moi drodzy, pomyślałem sobie, że na dożynkach przekażę to, co on powiedział. I powiedział w ten sposób, zwracając się do tego zmarłego młodego człowieka: Dawid,
Wydaje się, że przegrałeś, bo przecież miał 28 lat. 3 lata ciężkiej choroby. Ale mówi do tego Dawida, ale ty naprawdę wygrałeś. Ty zwyciężyłeś. Bo nikt z naszej wspólnoty tak nie zjednoczył ludzi, aby ci pomóc. I to nie tylko w wymiarze naszej parafii, ale mówi, jest tutaj proboszcz z Dankowa, były zbiórki w Zajączkach, w Dalachowie i jeszcze w wielu, wielu innych miejscach. Wiem, że parafia Jaworzno miała właśnie wczoraj i dzisiaj urządzać wielką akcję charytatywną na leczenie Dawida, ale niestety nie doczekał. Mój drodzy, właśnie wygrał, bo w tym świecie, który wydaje się być złym, są ludzie dobrzy, są ludzie, którzy potrafią dzielić się. I na koniec, moi drodzy, chciałbym przytoczyć znane na pewno nam słowa świętego brata Alberta, który mówi tak: powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Królowo ziem polskich, morza, pól i gór, do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór. Nad naszą krainą ręce swoje wznieś, błogosław ojczyznę i w opiekę weź. Błogosław zagony, pola Twoich sług. Niech rolę w pokoju uprawia nasz pług. Amen. Proszę wszystkich o powstanie. Ksiądz proboszcz dokona teraz poświęcenia wieńców dożynkowych. Zostały one przygotowane przez członkinie kół gospodyń wiejskich w Albertowie, Dankowie, Grabarzach, Kleśniskach, Lipiu, Natolinie, Parzymiechach, Rębielicach Szlacheckich, Stanisławowie, Szyszkowie, Wapienniku, Zbrojewsku i Zimnowodzie. Zgodnie z wielowiekową tradycją, staropolską tradycją, mieszkańcy gminy Lipie wykonali swoje wieńce z różnych gatunków zbóż, kiści czerwonej jarzębiny, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Mają one kształt koron, bo są symbolicznym ukoronowaniem całorocznej ciężkiej pracy rolników, ogrodników i sadowników. Z wdzięcznością przynieśliśmy do tego miejsca u stóp pani Dankowskiej owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony. Pobłogosław ten chleb oraz przyniesione tu dary, wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz się dzielić Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne nalęcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
wiarę. Nasze myśli, serc pragnienia dziś dajemy na ofiarę. Bogu z Jego daru chleb niesiemy czysty. Od ziemi i rąk naszy przybi Ojcze wieku. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga w Trójcy Jedynego zanieśmy nasze pokorne modlitwy. Wezwania do modlitwy powszechnej w imieniu wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej mszy świętej przedstawią mieszkańcy różnych miejscowości naszej gminy. Panie, powierzamy Ci Ojca Świętego Franciszka, aby ziarno Słowa Bożego, które sieje wśród ludzi, wydało obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, powierzamy Ci cały Kościół Boży, aby rzucał ziarna Ewangelii w ludzkie serca. Ciebie prosimy. Panie, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Panie, otwórz serca i umysły wszystkich sprawujących władzę, aby w budowaniu pokoju i sprawiedliwości otwierali się na Twoje prawo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, powierzamy Ci ludzi, którzy wątpią w Twoje miłosierdzie, aby odnaleźli spokój sumienia i nadzieję odpuszczenia grzechów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, powierzamy Ci rolników, zwłaszcza obecnych na tej mszy świętej, aby Bóg błogosławił ich pracy i dał im obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, powierzamy Ci nas, uczestniczących w tej liturgii, abyśmy za otrzymywane dobra składali Bogu dziękczynienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże Wszechmogący, wejrzyj na nas tutaj zebranych i przyjmij naszą błagalną modlitwę przez Chrystusa Pana naszego. W stronę ołtarza wyrusza teraz procesja z darami. Przedstawiciele parafii Parzymiechy jako dar ołtarza przynoszą hostię świętą i wino. Niesiemy hostię, którą za chwilę przemienisz, Panie, w siebie, by każdy mógł się Tobą gdzie posilić. Niesiemy wino, które przemienione w krew Twoją, Panie, stanie się dla nas napojem życia. Starostowie dzisiejszych dożynek, państwo Liliana i Stanisław Kołodziejowie, składają na ołtarzu dorodny bochen chleba, upieczonego z tegorocznych zbiorów. W każdej, nawet najmniejszej kromce chleba mieszka ziarno zboża, okruch soli, kropla wody, praca rąk ludzkich i dobroć Boga. Społeczność parafii Danków przynosi w darze owoce i warzywa, które w tym roku wyrosły w naszych sadach i ogrodach. Gdy babie lato w wieczu, a z drzew spadają owoce, niesiemy do ołtarza dary ziemi, koszt owoców i warzyw złożony, tak Bogu dziękujemy za obfite plony. Przedstawiciele parafii w Lindowie przynoszą w darze najpiękniejsze kłosy zbóż i kwiaty. W górę rosną wysoko kłosy zbóż. Najpierw się zielenią, potem żółkną. Letni wiatr je kołysze, a słońce maluje na miedzy tęczę polskich kwiatów. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty nam dajesz obfite plony doczesne, uświęć dary zebrane z urodzajnej ziemi, które składamy na dziękczynną ofiarę i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Królem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne.
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zasnęło, pełne są miłosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, które idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, to by dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Głośmy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, świętym Janem Pawłem II, świętym bratem Albertem Chmielowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wtedy powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie się zdrowiona dusza. Witaj, Trynicu, co wszystkiego dobrego.
Ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony. Spraw, abyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii osiągnęli dobra nieprzemijające. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, pomagaj nam w oracji, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieski, zastępuj szatana i inne duchy złe, które nas gubią. Pozwólcie, że przeczytam najważniejsze informacje, ogłoszenia tutaj dla parafii w Dankowie. Jutro o godzinie 8 msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu. Z uwagi na rozpoczynający się nowy rok szkolny apelujemy, aby dzieci i młodzież nie wypisywała się z uczestnictwa w katechezie szkolnej. Osoby, które się wypiszą, nie będą dopuszczone do sakramentu bierzmowania, nie będą dopuszczone do bycia rodzicami chrzestnymi czy też świadkami bierzmowania. Kiedy przyjdzie taka potrzeba, to przy prośbie właśnie o takie zaświadczenie należy przedstawić zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na katechezę. W liturgii we wtorek wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego Papieża, w środę wspomnienie błogosławionej Marii Kanuty Chrobot i towarzyszek. Jest to pierwsza błogosławiona Kościoła Częstochowskiego. Pierwszy czwartek miesiąca msza święta o powołania kapłańskie i zakonne o godzinie 23:00 godzina święta. Pierwszy piątek miesiąca msza święta o Najświętszym Sercu Jezusa i nabożeństwa. Na Tolinie i Albertowie o 16:30, w Dankowie o 18:00, spowiedź pół godziny wcześniej. Natomiast w Rębielicach Szlacheckich będzie msza święta wyjątkowo o godzinie 19:00. Jeden ksiądz będzie spowiadał, drugi będzie odprawiał mszę świętą, a po mszy będzie nabożeństwo normalnie i odbędzie się poświęcenie odnowionego krzyża przy drodze na Stanisławów, jako wotum wdzięczności mieszkańców Szyszkowa z prośbą o dalsze błogosławieństwo. Bardzo serdecznie zapraszamy na tą uroczystość i już tutaj dziękuję za tą inicjatywę podjęcia właśnie odnowienia krzyża. To też, moi drodzy, takie
wymowne, bo na naszej ziemi tutaj lipskiej jest naprawdę bardzo dużo tych znaków wiary, krzyży, czy krzyżów, jak się mówi, czy tych kapliczek. I kiedy walczy się właśnie z krzyżem, to jest taki piękny znak, że jednak są ludzie, którym ten krzyż jest bardzo drogi. Chorych odwiedzimy, teraz będzie troszkę zmiana. Ja będę odwiedzał tych swoich chorych w piątek od 10, natomiast ksiądz Andrzej z uwagi na religię w szkole będzie od 9, ale w sobotę. W sobotę będzie msza święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o 18 z nabożeństwem. Przyszłą niedzielę po mszy świętej każdej poświęcenie ziarna siewnego z racji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Moi drodzy, tu jeszcze będąc przy księdzu Andrzeju, ksiądz Andrzej będzie uczył w Działoszynie. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie miał plan, ale moi drodzy, na pewno będzie taka sytuacja, że nie będzie mógł uczestniczyć w pogrzebie parafian i dlatego będę musiał sam te pogrzeby odprawiać. I stąd taka prośba, już taka sygnalizacja, żeby rodziny, bliscy spowiadali się w dzień czy w dwa dni wcześniej przed pogrzebem, bo sam dzień pogrzebu na pewno będę siadał, ale to tylko dla tych, którzy naprawdę nie mogli z jakichś ważnych powodów. Proszę o zrozumienie. Od jutra zostanie wznowiona praca przy odbudowie muru na cmentarzu. Bóg zapłać za ofiary na odbudowę tego muru narzeczeni Przybylska Polis 600 zł i zrębieli szlacheckich 100 zł. Bóg zapłać za wczorajszym nowożeńcom, za kwiaty do kościoła. Za tydzień też ubierają nowożeńcy. Jeszcze jest ogłoszenie Gminnego Ośrodka Kultury o naborze do orkiestry dętej. Moi drodzy, no wiadomo, pięknie ta orkiestra gra i na pewno pięknie uświetnia nasze uroczystości, no ale po prostu czas biegnie i dzieci, które były do tej pory dziećmi, uczyły się, czy młodzież, no po prostu dorosła i nam wyfrunęła i stąd po prostu jest brak i dlatego tych wszystkich, którzy no mają jakieś pojęcie do grania i chęć przede wszystkim, a może już umieją, bardzo prosimy, żeby właśnie zgłosić się. Dobrze by było, gdyby taki trzon był właśnie już takich ludzi dojrzalszych, że po prostu oni no, będą mieszkać dalej na terenie naszej parafii, czy innych parafii, bo przecież z całej gminy zapraszamy. Także można się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Kultury. No i moi drodzy, teraz chciałbym, zanim pobłogosławię Was, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować najpierw i podziękować za tą piękną uroczystość, kolejne dożynki, które przeżywam. Mieliśmy tutaj dożynki powiatowe i gminne, ale mieliśmy też i wojewódzkie. Pamiętacie, jak to w strugach deszczu wtedy było? No, tak to wyszło. Ale myślę, że klimat Dankowa, on tak sprzyja takim właśnie uroczystościom. I dlatego mówię, gratuluję i proszę Was, żebyście podtrzymywali tą tradycję, że jednak trzeba się jednoczyć, nie tylko mieć nos, że tak powiem, wetknięty brzydko w telewizor, czy tam laptopa, czy tam jakiegoś tam innego jeszcze no, wynalazku, tylko właśnie, żeby też pomyśleć o sobie. Bardzo się cieszę, że też powstaje inicjatywa tutaj. Doszły mnie takie głosy, że właśnie na tym placu, który odstąpiliśmy jako parafia, powstanie też właśnie taki mały ośrodek, nie wiem jak to Pani ująć, rekreacyjno-rozrywkowy czy coś takiego. Chociaż muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że jeżeli chodzi o cmentarz grzebalny, jest zasegregowany do kategorii jako miejsce turystyczno-wypoczynkowe. No, wypoczynają. No. Także też się też dziwię, no ale tak to jest. Kochani, wracając do tego, chciałbym właśnie wyrazić tą wdzięczność, że są ludzie, którzy właśnie chcą pracować i naprawdę nie jest im łatwo. I tutaj
nie chcę wymieniać, bo po prostu by kogoś mógł pomylić. I tutaj na ręce pani wójt właśnie składam te podziękowania dla całej społeczności, właśnie naszej gminy, że jednak jako społeczność się umiemy zorganizować, że umiemy po prostu coś po prostu zrobić. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję tutaj księdzu naszemu rodakowi Maciejowi, który przedłużył sobie troszkę pobyt w Polsce, żeby też z nami być, mógł zapłać. Dziękuję orkiestrze, żebym nie zapomniał, bo ich nie ma. Dziękuję chórowi na czele z panem Rafałem, strażom, no i kołom gospodyń wiejskich, no i wszystkim przybyłym. Bardzo serdeczne, wielkie Bóg zapłać. No moi drodzy, powiem wam szczerze, że kiedy święciłem te wieńce, no i tak się zastanawiałem, który ten wieniec no jest najładniejszy. One są wszystkie naprawdę bardzo piękne. Tyle pracy włożone, no i myślę, że wszystkie zasługują na wyróżnienie, ale to dopiero okaże się już po tym rozstrzygnięciu, podobno po 16 ma być to rozstrzygnięcie. Życzę wszystkim zabawy dalszej, no bo trzeba jutro wstawać do pracy i do szkoły. Taki no jest po prostu czas. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Jeszcze raz wszystkim za wszystko bardzo serdecznie dziękujemy. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą święty. Część świecką wczorajszego dnia, tam gdzieśmy byli wczoraj. No i teraz panie, twoje wieńce dożynkowe będą z sobą zabierały. No mamy kawałek dosyć spory do przejścia, taka jest prawda. Bez tych wieńcy to jeszcze jako tako, ale z wieńcami to jest kłopot.
Tak jest, korowodem. Bardzo ładnie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Czekajcie. Korowodem. Nie są tam już? Byle jak, tylko korowodem. Chyba się ustawimy się na samym początku oficjalnego korowodu. Przypominam, jesteśmy po mszy świętej z tyłu kościoła w Dankowie i po uroczystości właśnie mszy świętej związanej z dożynkami. Druga część wczorajszego wydarzenia historycznego z oprawą historyczną, którą to wydarzenie zorganizowała pani wójt Bożena Wielo, wójt gminy Lipie. No i tutaj już poczty się szykują i stawiają, więc będziemy musieli chwilkę zaczekać. Krzysiu Świtalski, KSW Foto. Tam musicie się udać do niego na stronę i tam będą takie fotki. Możecie je nabyć, kupić. Nawet podpowie, jak wydrukować. Ewentualnie można go uprosić, żeby wydrukował. Tam już jest, są prawie wszyscy gotowi. Wysoki jest zawsze potrzebny, żeby ogarniał resztę do samego końca. Raczej idziemy, bo oni już są gotowi. Tak. Dobra, idziemy. Cyk. No to marsz. Tak. Stasiu, prowadź. Nie za szybko, z takim sobie luźnym krokiem, żeby tamci zdążyli dojść. Się ze środkiem, bo tu jest tyle miejsca, że się zmieścimy. Pod światło jest fatalnie. Wiem, zawsze ja tyłkiem do światełka, tyłkiem. Spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Nie odnalazła się do tej pory. Jasne. To te występy ją tak zmęczyły. Wczoraj widziałem, jak gasła w oczach. Thank you.
Na se przejdę. Stanisławu, dobrze filmować, dobrze? O, no, wszystkich jednakowo. Staram się nikogo nie wyróżniać, bo ten drugi będzie obrażony. Ja naprawdę oddam duszę i serce za takie wydarzenia, więc choćby nie wiem co, no. Super, jest pięknie. Pogoda jeszcze mnie do tej pory nie wystraszyła. Jakoś będzie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Lipie. Zaraz ich tam dogonimy, bo ja muszę sobie wziąć z samochodu coś do picia. Moment, niech to stoi. Powiem wam, musiałem wziąć coś do picia, bo niestety... Bez picia to się można przekręcić, więc wziął. No i wchodzimy teraz oficjalnie przez piękną bramę wejściową. Sołectwo Danków wita. I schodzimy w dół, gdzie po lewej stronie będzie kolejny wystrój. Kolejny wystrój za momencik. Tu wszystko ładnie, wszędzie poubierane.